Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś w programie wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie ministrze, prawie rok temu, bo dokładnie 9 kwietnia, gościłem pana w tym programie i pytałem, czy grozi nam w 2022 roku susza i jak przeciwdziała temu państwo. I dziś pytam, co udało się zrobić przez ostatnie 11 miesięcy i czy w tym roku grozi nam niedobór wody? Ja już rok temu mówiłem, że proces przede wszystkim inwestycyjny, ale przeciwdziałania skutkom suszy został zainicjowany przez nasz rząd już bardzo dawno temu. W związku z tym trwające prace, tak te konstrukcyjne, jak i oczywiście planistyczne, są już w zasadzie ukończone. W ramach naszego projektu udało się w tych okresie kilku lat podnieść o 0,5% retencję wody. Myśmy na początku wskazywali, że jest to 6,5% wody, którą zatrzymujemy na terenie Polski z średniorocznego przepływu. Obecnie jest to 7%. Oczywiście niewiele, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie efekt dokończenia inwestycji, które w tym czasie trwały. Natomiast my przyjęliśmy program, który właśnie teraz się rozpoczyna. Program związany z dużą, małą i również melioracją rolną. Program, który skupia w sobie wszystkie działania w obszarze retencji dotyczące wiele podmiotów, między innymi Lasy Państwowe, kumulującym wszystkie środki w tym zakresie, oraz to jest jeden program, który dotyczy wszystkich obszarów retencjonowania wody, a więc związany z tą dużą retencją sztucznych zbiorników, gdzie Prym wiodą oczywiście dwa podstawowe w ramach inwestycji, a więc Wielowieś Klasztorna i Kąty Myscowa oraz budowa stopni wodnych, jak również te meliorację rolne, które obecnie są przygotowywane w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako finansowanie tego procesu. Myśmy określili ilość zadań i przystępujemy do realizacji. Oczywiście to jest związane z gotowością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wtedy, kiedy oni ogłoszą ten program, to my rozpoczynamy działanie. Mamy wyznaczoną ilość oraz zakres przeprowadzonych w tym obszarze inwestycji. W zasadzie jesteśmy już gotowi do tego, aby całość projektu rozpocząć. Czekamy na środki, które są dedykowane na tą okoliczność, bo to są z różnych źródeł kierowane środki. Na ostateczne jeszcze zaakceptowanie wszystkich dokumentów pozwalających na inwestycje, a więc przede wszystkim raportów oddziaływania na środowisko. I to pozwoli nam w tym roku rozpocząć większość zadań w tym zakresie. Przypomnę tylko, że my wyceniamy całość projektu na 41 miliardów złotych. Oczywiście to jest bardzo szacunkowa wartość, ponieważ już ogłaszanie i realizacja poszczególnych przetargów faktycznie wskażą potrzebę finansową tych zadań. Mówimy o programie przeciwdziałania niedoborowi wody. Chodzi o magazynowanie, o podwojenie zmagazynowania wody do 2030 roku i wydaje się to dość odległa perspektywa czasowa. Pytanie, czy rzeczywiście retencja jest takim zadaniem, takim czasochłonnym zadaniem, no bo to jest praktycznie 7 lat. Ja tylko przypomnę historycznie, ile trwały budowy w takich zbiorników retencyjnych, a my będziemy budowali znacznie większy. Ostatni, który został oddany w Czorsztynie, w Niedzica Czorsztyn zbiornik retencyjny, to jest blisko 30 lat trwała ta budowa, więc
okres 7-letniej inwestycji jest naprawdę ekspresowym działaniem, jeszcze w kontekście niezwykle restrykcyjnego prawa unijnego, działań pseudoekologów czy ekoterrorystów w tym zakresie oraz oczywiście wszelkiego rodzaju procesów odwoławczych, różnych izb, które mają i mogą wypowiadać się w tym zakresie, więc 7 lat jest to niezwykle ambitny termin wykonania tych inwestycji i to pozwoli nam na uzyskanie 15% retencjonowanej wody w Polsce. Dlatego też jest to niezwykle złożony program, ale te inwestycje, które zostały wybrane i przygotowane do realizacji, one właśnie rokują na to, abyśmy zakończyli je w 2030 roku. Mowa o podwojeniu do 15% retencji, do 15% wód odpływających do morza. Pytanie, jaki efekt to przyniesie? Czy to jest zniwelowanie problemu suszy, czy to jest całkowite zakończenie tego problemu? Jaki efekt to może przynieść? Oczywiście z suszą jeszcze nikt nie wygrał. To niezwykle trudne, jak i z powodzią. Ale na pewno te działania w sposób znaczący zminimalizują oddziaływanie właśnie tych okresów suszowych. Główne zadanie retencjonowania wody to wychwytywanie jej w okresach właśnie takich wezbrań, jak chociażby mamy w obecnym czasie, w tym okresie wiosennym. I jak gdyby alimentowanie, czyli wtłaczanie ich do rzek odpowiednich w okresie niżówki, aby uniknąć między innymi tego, co stało się rok temu na Odrze, bo głównym powodem właśnie ścięcia ryb był niski poziom tej wody, jak również no, cały wynikający z tego powodu zły stan chemiczny. Natomiast właśnie uzyskanie tej retencji pozwoli na minimalizowanie, czyli spłaszczanie tych okresów, które obfitują w wodę, a więc działanie przeciwpowodziowe i przeciwsuszowe, a więc alimentowanie w momentach, kiedy tej wody brakuje. A potrzeba retencji to jest uwarunkowana przede wszystkim kwestiami klimatycznymi, czy są też po prostu pewne kwestie wieloletnich zaniedbań? Może jedno i drugie? Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że historycznie w Polsce walczyliśmy tylko i wyłącznie z melioracją. Nie było problemów z nadmiarem, z brakiem wody. Wręcz przeciwnie, wszystkie instalacje, urządzenia czy rowy były budowane na okoliczność odwadniania. Ten system trzeba odwrócić w drugą stronę. No, dzieje się to od kilku lat. To nie jest okres jeszcze nawet dwudziestolecia. To jest około tych 10-8 lat, gdzie mamy okresowo występujące susze. Ale proszę zwrócić uwagę, to co obecnie dzieje się w Europie Zachodniej, Francja, Hiszpania czy Afryka Północna, Maroko, gdzie wszyscy to odczuwamy z powodu bardzo wysokich cen warzyw, to efekt właśnie katastrofalnej suszy, która obecnie trwa w Europie Zachodniej. Nas w tym w obszarze ta, w cudzysłowie oczywiście, plaga omija, bo zimę mamy na średniorocznym czy wieloletnim poziomie opadów tego śniegu jest trochę, więc to jest podstawa jak gdyby zabezpieczenia w ramach roztopów wiosennych odpowiedniej wilgotności gleby. Natomiast przygotowujemy się na to, że kwiecień, maj czy marzec, kwiecień, maj to już mogą być obszary, kiedy i okresy, kiedy będzie zmniejszona ilość opadów, no bo sytuacja może się bezwzględnie powtórzyć i na to musimy być przygotowani w tym zakresie, w jakim jesteśmy
jesteśmy już gotowi, ale, a więc przede wszystkim retencja dolinowa, korytowa, odpowiednie wychwytywanie tej wody w obecnej chwili. No, na pewno to zmniejszy wpływ tego okresu suszowego, który może nas dotknąć. To jest kluczowe dla rolnictwa, bo nikomu nie trzeba powiedzieć, że główne oddziaływanie ma to na rolnictwo. Myśmy rok temu zastosowali rozwiązanie właśnie podnoszenia wszystkich zastawek wodnych na tych drobnych ciekach w zakresie i w obszarze przede wszystkim areałów rolnych. Udało się zmitygować to działanie. Z drugiej strony też lato nie było najgorsze, jeśli chodzi o brak wody, bo wszystko trzeba sumować. To przecież nie tylko nasze działanie, bo jednak to oddziaływanie jest naprawdę minimalne. My naprawdę dzisiaj potrzebujemy bardzo dużo inwestycji w tym zakresie, aby przede wszystkim retencjonować wodę. Za chwilę zamkniemy ten wątek, ale chciałbym jeszcze dopytać, jak ważny jest czynnik ludzki, jak ważne jest oszczędzanie wody. Oczywiście ten projekt jest również przygotowywany w oparciu o edukację. Nikomu nie trzeba mówić, że wodę trzeba oszczędzać, ale mamy takie okresy w roku, że naprawdę może jej brakować w niektórych miejscach, przede wszystkim z takim dość niefrasobliwym jej wykorzystywaniem. Panie ministrze, jeśli mogę przerwać, ale naprawdę jest taka możliwość, że w niektórych regionach Polski w ciągu najbliższych miesięcy albo lat rzeczywiście może zabraknąć wody? Czy są takie miejsca, gdzie wodociągi, przede wszystkim zakłady wodno-kanalizacyjne, mają problemy z tymi czerpniami i zasilaniem wodociągów? Jeśli chodzi o Polskę, nie. Generalnie nie mamy takiego problemu. Mamy problem przede wszystkim z niskim poziomem rzek. W zeszłym roku Odra miała 10 centymetrów w niektórych miejscach, a Wisła na bulwarach warszawskich miała przecież 20 kilka centymetrów. Więc to jest jak gdyby najgorsze oddziaływanie w tym zakresie, a więc na faunę i florę. Natomiast jednak ujęcia wody są przygotowane na długotrwały brak wody. To są studnie już czerpiące na znacznej głębokości lub jest ich znacznie dużo, ale są miejsca, które cierpią co roku na brak wody, jeśli występuje okres braku opadów. I tutaj chcemy wspomóc w ramach oczywiście naszych inwestycji w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków, który jest połączony również z budową nowych właśnie źródeł zasilania w wodę, tak aby zabezpieczyć te miejsca przed właśnie tymi okresami braku wody. Na Twitterze poinformował pan minister, że w planach jest budowa nowego morskiego podejścia do Świnoujścia, które ominie wody niemieckie. Skąd ten pomysł? Czy nie jest tajemnicą, że cierpimy z powodu ogromnej aktywności strony niemieckiej, jeśli chodzi o blokowanie naszych inwestycji? My zakładamy, że w Świnoujściu powstanie terminal kontenerowy. Nie możemy sobie pozwolić na przeciąganie czy próby w jakikolwiek sposób zablokowania dostępu do tego terminala. To podejście, które obecnie jest wykorzystywane, przebiega po wodach niemieckich, w związku z tym, że chcemy pogłębić dojście do portu w Świnoujściu do 17 metrów. No dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że spotka się to z niemieckim sprzeciwem. W związku z tym zdecydowaliśmy się wybudować zupełnie nowe podejście, które będzie niezależne i będzie w 100% w jurysdykcji Wód Polskich. Rozumiem, że chodzi tutaj o kwestie decyzji środowiskowych, które można byłoby zaskarżać, tak? Dzisiaj to jest główne narzędzie, które jest wykorzystywane przez naszych sąsiadów. W związku z tym omijamy
te utrudnienia czy to ryzyko i realizujemy zadanie zgodnie z przyjętą przez państwo polskie strategią, a więc omijaniem wszelkiego rodzaju ryzyk, które mogłyby wystąpić. A to nie podkopie polsko-niemieckich relacji albo nie otworzy kolejnego frontu z Komisją Europejską? Czy ja myślę, że jesteśmy w dobrych relacjach ze stroną niemiecką. Niemcy przecież realizują swoje inwestycje, chociażby w postaci budowy terminala gazowego. Polska nie blokowała w żaden sposób tej inwestycji. Wręcz przeciwnie, oczekujemy, że ta polityka niemiecka, która obecnie była skierowana przede wszystkim na współpracę z Rosją, zmieni się i zmienia się. No, mamy nadzieję, że jakaś refleksja nastąpi po tamtej stronie w ramach inwestycji, ale jak to mówią szczerzonego Pan Bóg szczerze, w związku z tym, że zbyt poważne są to inwestycje i zbyt ważne dla naszego państwa, bo przypomnę, w przeciągu 10 lat, więcej niż 10 lat, przekroczyliśmy o 120% przeładunki w portach. Obecnie jest to 133 miliony ton, gdzie jeszcze parę lat temu wynosiło to niecałe 50 milionów ton. W związku z tym chcemy realizować przeładunki w obszarze niezwykle ważnym, a więc terminali kontenerowych. I tutaj nie możemy w żaden sposób ryzykować no, może taką labilnością naszych sąsiadów. W związku z tym realizujemy to zgodnie z przyjętym przez nas planem. Ale rozumiem, że w takim razie to nie jest wizja, tylko jakiś projekt jest już przygotowany. No tak, jesteśmy na ostatnim etapie przygotowania programu wieloletniego, który będzie miał swoje finansowanie i zakres prac. Ja już wspominałem wcześniej, że to jest około 10 miliardów złotych, które jest potrzebne na realizację tego zadania. Ono jest komplementarne wraz z budową terminala kontenerowego oraz przede wszystkim zabezpieczenia w tego terminala od strony wody. Przygotowujemy to w ramach oczywiście prac naszego rządu i chcemy w tym roku uchwalić ten program i rozpocząć w ten sposób już budowę całego przedsięwzięcia. Wczoraj spotkał się pan minister z ambasadorem Danii. Jak przebiegały te rozmowy i czego dotyczyły? Czy z Danią mamy bardzo daleko idącą współpracę w zakresie inwestycji? Ja przypomnę, że w zeszłym roku w port Szczecin-Świnoujście podpisał umowę z Orlenem na budowę portu offshore'owego w Świnoujściu. W tym samym momencie duńska firma Vestas, która produkuje turbiny wiatrowe, zdecydowała się na budowę takiej fabryki w Szczecinie. Pan ambasador poinformował mnie o dalszych planach inwestycyjnych innych przedsiębiorstw w Polsce. Myślę, że ten obszar offshore'owy, który zaczyna się bardzo dynamicznie rozwijać, będzie miał swoją kontynuację również we współpracy z Danią, ale myślę, że kierunki związane również z kursowaniem naszych promów. Dzisiaj to jest Szczecin-Świnoujście, Szczecin-Świnoujście, Trelleborg czy Isztat. Natomiast historycznie mieliśmy połączenie z Kopenhagą. Też rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że będzie to również interesująca destynacja, jeśli chodzi o naszych armatorów. No zobaczymy. Te rozmowy myślę, że będziemy bardzo intensywnie kontynuować. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem.